Hey, gentlemen, you know, stand the rules you find, and this to be at all times, keep yourself protected. When I say stop, please stop. If you want to touch gloves, do it now. God bless. Jeszcze ostatni uśmiech, jeszcze ostatnie spojrzenie. Arena Gliwica wstaje. To się dzieje. To się dzieje. Niemożliwe staje się możliwe. Mamy trzech Halido. Te spodenki, czarne rękawice, czerwone spodenki. Diabeł już klasycznie z rękawicami. Jest Mariusz Podzianowski. Wrotna pozycja Halidowa. Szachuje Mamet, ale też patrzy na to jednak i nie wie, że to się dzieje. On musi utrzymać tą walkę w dystansie. Wiecie, daleko. Już próba Mariusza, szukał tego obszernego prawego siebowe. Cały czas poza dystansem, musi być czujny. Halido próba gotowego kopnięcia, już skraca dystans. Mariusz Podzianowski, ta walka w kliczu. On jest gigantyczny, on jest 24 kg cięższy od Mameta Halido. Pierwsze zderzenie z mocarną siłą pięciokrotnego mistrza świata z Tomarów. Tutaj dla Mameta jest najistotniejsze, to mogę tracić zbyt wiele siły. Cały czas klucz utrzymuje Mariusz Podzianowski. Teraz to Mamet! O! Wykonanie Halidowa! Co tu się dzieje? Pozycja dobrze! I mocne kolano w tułów! Pozycja chorsza po stronie Mameta Halidowa. Kto się tego spodziewa? Ale zobaczcie na tym parterze, Mamet wygląda, jakby nie mógł swoją całą klatką piersiową przykryć Mariusza Podzianowskiego. Ciosy, ciosy, razy rzucone przez Mameta. Mimo kontrolę, Mariusz jest niebywale silny. Czy da się zdać za tę plecę? Czy da się udusić? Czy da się zapiąć ofiarę na tę kartę? Przejęty nad gazdę w prawie Mameta Halidowa, to utrudnia mu pracę za plecami Podziana. Kontrola pleców i on właśnie teraz rozdaje kartę. Bije niemiłosiernie Mariusza Podzianowskiego. Yeah.